Dzień dobry, kolejnego dnia was witam. No i cóż mogę powiedzieć, kurczę, pech nie opuszcza, jeśli chodzi o mnie i o misję włożenia oprysku do opryskiwacza albo ewentualnie RSM-u, bo już trzeci albo czwarty raz robię podejście do tego, żeby wozić raz z tym starym zestawem, ze starą beczką, raz z tą nową i teraz kolejny raz z tą nową, czyli tak, to jest trzeci raz. Już trzeci raz plany są krzyżowane, ponieważ deszcz zaczyna padać. Był plan, żeby dzisiaj dowozić właśnie nawóz płynny do Fenda, ale zaczęło lać. Zaczęło padać. No i cholera wie, czy ten plan nie spali na panewce, jak to się mówi. Ja się przenoszę z innego gospodarstwa na drugie. Przed chwilą sobie podpiąłem tą beczkę. Akurat był tutaj kolega, który z nią wcześniej jeździł, powiedział mi mniej więcej, co jest pięć, jak tego używać, już wszystko wiem. Jestem do tego gotowy, więc teraz mogę się udać na tamto gospodarstwo, ale zaczyna padać. Według mojej prognozy pogody powinno padać tam jedynie przez jakiś moment, przez godzinkę i powinno przestać, ale nie wiem, czy można tej pogodzie wierzyć, bo patrząc na to, jak pada, to zanosi się na dłuższy opad. Wczoraj spadło 5 mm. Po południu i wieczorem mi się udało skończyć wałowanie. I dzisiaj znowu pada. Nie rozpieszcza nas ta piękna angielska pogoda. Więc zobaczymy, może się uda coś nagrać, jeśli nie, to się nie uda. Ja zrzuciłem wały z 215. Zaczepiłem tą beczkę i ciśniemy się, bo raczej na pewno dzisiaj nie będzie w takich warunkach. Kwestia, czy się uda z tym nawozem cisnąć. No ale nic, zobaczymy. Jednak szczęście się do nas uśmiechnęło, przestało padać i wszystko wskazuje na to, że uda się coś podziałać względem tego nawożenia. Operator już pojechał Fendem na pole zacząć aplikację, a ja jadę właśnie zapełnić beczkę, ponieważ na gospodarstwie tutaj głównym beczki, które mamy, są puste, tylko 2000 litrów jest w jednej, więc przenoszę się w inne miejsce, jeszcze w innym miejscu mamy w pobliżu takich budynków, biur. Tam mamy dwie dodatkowe, rezerwowe z nawozem, więc jadę tam je zapełnić i będę się przenosił w miejsce, gdzie jest Fend. Nie wiem, ile hektarów mamy dokładnie. Jedyne to, co udało mi się ustalić, to, że ponad 6000 litrów mam przywieźć, czyli tyle, ile ma pojemności zbiornik w rogatorze w Fendzie 6 i aplikuje 270 litrów na hektar. Tyle wiemy. Spać się chce. Brzydka ta pogoda, no ale cóż poradzić. Tak jak mówię, ja z tą beczką jeszcze nie jeździłem, więc coś ciekawego, coś nowego. Wcześniej jeździł kolega z nią. Ten, co jest operatorem Case'a, on dzisiaj co innego robi, ładował tiry rano zbożem. A później ma z tym jakiś chyba serwis przeprowadzać siewnika, szykować na dalsze siewy. Ujamy się więc. Ja już jestem na miejscu. Trochę właśnie z tym miejscem słabo z dostępnością do tych beczek, ale jakoś się tyłem komponuje. Ta kamerka jest pomocna. No kawał zestawu tak naprawdę. Zobaczymy, może przewód będzie wystarczająco długi, żeby sięgnąć. Mówili, że obojętnie z którego zbiornika brać. Skoro obojętnie z którego, to bierzemy obojętnie z którego. Gdzieś miałem kluczek tutaj do otworzenia. Są te kluczyki. Działajmy więc. Trzeba uruchomić pompę.
pompa uruchomiona. Tu już jest jakiś przewód, więc można go użyć. Otwieramy. Padlu idzie. Pompa odpalona. To chyba wszystko. Tutaj macie wskaźnik, ile tego jest. No pewnie się, beczka ma 8000 litrów. My bierzemy nieco ponad szóstkę. I tyle, tu jest mikser. Już można opryski jednocześnie mieszać, jak się pryska, żeby już zalewać gotową ciecz do opryskiwacza. My dzisiaj tylko tankujemy RSM, więc nie ma potrzeby. Szybko idzie, już mamy 5000. No przepraszam, 500 litrów. Tak szybko to nie idzie. Ale mimo wszystko dosyć sprawnie. Tutaj cały mechanizm, pompy i tak dalej. Wszystko proste. No i elegancko. Wszystko wiemy. Dobra, pierwszego lota już mamy. Pierwszy zbiornik zalany, więc możemy ruszać. Zobaczymy, jak sobie Jasiek radzi z 6000 litrów. Czy bardzo ciężko ma? Zaraz tutaj mamy górkę, to będzie odpowiedź. Teraz jedziemy. Nie, napędza się, kurde. Tutaj jest fajny bar w tym budynku, taki porośnięty jakimiś roślinami, jakby winogrodem, bluszczem. Fajny to ma klimacik. Słuchajcie, jak opony chłoczą, jest masa. 12% nachylenia. Drugie turbo się załącza, słychać gwizd. Idzie.
powolutku się wdrapujemy. Też nie idzie na pewnych obrotach, bo nie wkręca się do 2000, jest 1800. Nie ma tragedii. Mamy z 15 minut drogi na Topola, gdzie się w tym momencie znajduje Fendt. Nie wiem, jak szybko jemu się udaje wypryskać tą całą beczkę. Nieprzyjemnie dosyć na dworze, wieje, wiatr, chłodno. Ta wiosna jest naprawdę zimna. Jeden, może dwa dni były takie, że ciepło było w miarę, a tak to jest, kurczę, cały czas piździawa. Nawet stabilna jest na drodze ta beczka. No dwie osie robią robotę i jest dosyć obniżony środek ciężkości. Na pewno jest lepsza od tej starej beczki, którą mamy. Opędzamy się. Ja już na miejsce dotarłem. Czekam sobie. Widzicie, jak ta przyniczka wygląda. Nie wygląda ona zbyt rewelacyjnie. Już prawie maja ona. No słaba jest. Fendt już zmierza z uniesionymi lancami. Znakiem tego będziemy tankować. Gadał się chyba nie będzie, więc trzeba będzie jakoś podjechać do niego, nie wiem jak. Ale zaraz zobaczymy. To szybko, szybko on te 6000 litrów wypryskał. Ale na takim dużym polu tu mu się też w miarę szybko schodzi, nie? No nic, zobaczymy, co tutaj będzie próbował. No i pierwszy załadunek za nami. Trzeba przyznać, że jemu naprawdę to sprawnie idzie z tym opryskiwaczem. Szybko i nie wiem, czy przy tym kursie uda mi się go dogonić, zanim wypryska. Nie wydaje mi się, bo teraz przyjechałem, czekałem chwilę i już był pusty. Teraz mam dłuższą drogę do przebycia. No nic, trzeba po prostu cisnąć szybciej, jak się da po tych dołach. Lekko nie będzie. No, będę z kabiny wypadnę. Kurwa, wszystko oczywiście musi lecieć. Też nasze poplony spryskane Roundupem czekają na siew. Nie wiem, czy to mocno mokro na tych polach, czy nie. Też mamy tutaj niby próbować łupin siew. Z tego, co zrozumiałem. Zobaczymy. Powiem wam szczerze, że Meksyk na dołożeniu tych nawozów, jak kurczę, na żniwach, a może i większy, bo na żniwach to jest czas, żeby poczekać. A tutaj nie ma czasu. Praktycznie za każdym razem, jak dojeżdżam na pole, to on już na mnie czeka. Już się przenieśliśmy w kolejnym miejscu. Jesteśmy teraz tutaj przy gospodarstwie, ale z racji, że na gospodarstwie zbiorniki są puste, to trzeba dowozić stąd
stąd. To już mój czwarty kurs bodajże. Którą mamy godzinę? 15 po drugiej. Nie wiem ile jeszcze tego dzisiaj będziemy zasilać, no ale sporo hektarów ciechnięte on. Ponad 20 hektarów na jednym zbiorniku robi. Dobrze powiedziałem? Czy nie całe 20? Około 20. Ale wydajność ma okrutną ten opryskiwacz. Czas leci głupi, nawet nie ma kiedy zjeść, ale w sumie dobrze. O to chodzi. Ta pogoda jest piekielna, bo raz wychodzi słońce, zaczyna grzać przez chwilę, zaraz znowu się chmurzy, zaczyna padać, już padało dwa razy. To są jaja z tą pogodą. No ale jest jak jest, nie ma co narzekać. Podobność tylko dzisiaj ma tak padać, według mojej prognozy pogody. Z kolei tutaj ten operator opryskiwacza sprawdzał, to mówi, że u niego nadają i w poniedziałek ma lać. Mniejsza o to, jak będzie, tak będzie. Ja już po kolejnym załadowaniu opryskiwacza, to już bodaj czwarty raz, tak, czwarty raz. On sobie pryska na tym kawałku. A ja jadę po kolejne zatankowanie. Ja tędy przyjadę i nie wiem. W tym miejscu już też powoli będziemy kończyć. On jeszcze ma tu jeden kawałek do spryskania. Przenosimy się już znowu w inne miejsce. Dzisiaj już kolejne przenosimy, trzecie. Tam nie mamy jakoś strasznie dużo, mówię, że półtora zbiornika. Za 15 trzecie, nie wiem, czy to tylko tyle. Już potem jeszcze będziemy robić. Nie wiadomo, jaki jest plan. Mamy coś trochę deszczem straszy. Ale tak to już tutaj jest. Fajnie ta beczka się na drodze zachowuje, naprawdę. Stabilna jest. Nie przychyla się. Hamulce trochę podgotowałem dzisiaj, ale to trzeba cały czas kłaść. Przyjechałem, to i tak już do mnie czekał. No nie wyglądają te pszenice o zimę zbyt dobrze. Miejmy nadzieję, że to zasilanie azotem jakoś im pomoże. Potem dalej piszcie jakoś, jak nie myślę o tym, to uwagi nie zwracam, ale teraz mi się przypomniało i faktycznie. Trzeba by zdjąć tą w końcu osłonę i zobaczyć, czy tam się da cokolwiek rozmurować, co tam w ogóle jest. Coś spadło. Ciągle coś spada. Kurwa. To jest droga z takich płyt betonowych, one już swoje lata mają. Pierwsze młodości nie są. Zaraz będzie trochę równego, będzie można przycisnąć. O, trochę lepsza droga. Z tym się
zaprosili na inne gospodarstwo, też zakończymy na dziś. Jutro też jest plan jakiś na rozlewanie tego RSM-u. Nie wiem, czy ja dalej będę tutaj pomagał i dowoził, czy cóż. To się będzie jutro działo, czas pokaże tak naprawdę. Czas pokaże. No i w porządku, trzeba kończyć na dziś. Ostatni kurs za mną. 6 zbiorników dzisiaj przywiozłem. Przed chwilą zatankowaliśmy Fenda. Ja będę się zawijał, on dokończy ten kawałek i też do mnie dołączy. Teraz wyjechanie z tej drogi będzie stanowiło wyzwanie nieliche, ponieważ jest godzina prawie 17, ruch jak cholera, wszyscy z pracy wracają. To jest dosyć ruchliwa droga. Ale może się jakoś wciśniemy, może ktoś by nas puścił. Tu mogłem wjeżdżać na Jana, ale... oświetlenie uruchomić. Sporo hektarów dzisiaj ciachnięte, tu nawet nie ma o czym mówić. Na tym gospodarstwie to chyba będzie koniec. Zobaczymy, czy jutro będzie jakaś kontynuacja, czy to będzie tyle z tego. Nie wiem. Wiem, że będę próbował wyjeżdżać. No i proszę bardzo. Napędzamy się więc. Marnie tutaj ta pszenica ozima wygląda. To jedno z ostatnich kul, jakie sialiśmy, jedno z ostatnich kul, jakie ja tutaj wałowałem, nawet nie wszystkie się udało zwałować i no za mokro po prostu, za mokro ta pszenica ma tej wilgoci aż za dużo i to nie są idealne warunki do wzrostu. Pogoda jest jaka jest, słońca nie ma i nie jest dobrze. Mam tylko takie obawy, że w przypadku niektórych pól to jest chyba marnowanie hajsu, bo to naprawdę będzie ciężko osiągnąć wynik na plus, żeby to potem zebrać z zyskiem. No chyba, że zaskoczy i zacznie to rosnąć, ale no kurczę, jakoś nie wygląda. Ale no nic, zobaczymy. Kolejny dzień za nami. Telefon chce spaść, bo YouTube oglądałem. Kolejny dzień za nami. Się zawijamy na gospodarstwo. Tam naprzeciw możecie zobaczyć nasze pola z rzepakiem. Nie wiem, czy one już po prostu nie przestają powoli kwitnąć. Tak się to wydaje, że to już jest kwitnienie u schyłku. W Polsce chyba rzepak dopiero kwitnąć zaczyna, z tego co ja wiem z moich informacji. Nawet fajny temat z tą beczką, nie ma to w tym nic skomplikowanego. Zostało mi parę litrów w beczce, więc to tłoczę do tych zbiorników, co my je mamy u nas na gospodarstwie tutaj w hali, żeby była pusta. To tutaj ostatnio wałowałem, a tu rzepak. No i cóż, tyle ode mnie, do zobaczenia.